Dzień dobry, witajcie na moim kanale w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Wam życzę zdrowych, pogodnych świąt oraz oczywiście spełnienia tych najskrzydszych świątecznych marzeń, czyli przede wszystkim jedności. Jedności przy stole wigilijnym, jedności w rodzinach, Waszych rodzinach i jedności wśród Waszych znajomych. Dzisiaj jesteśmy na Bobrowisku. Dlaczego na Bobrowisku? Popatrzcie, jak bobry sobie pięknie radzą. I sprzątają nam trochę przyrodę. Potrafią pomagać, potrafią też podobno szkodzić. Chociaż zdania są oczywiście różne. Jak to na każdy temat, gdzie trzech Polaków się spotka, tam pięć różnych zdań. Natomiast chciałem się z Wami spotkać, żeby pokazać Wam wyjątkową rzecz. Wyjątkową rzecz, którą stosunkowo niedawno wylicytowałem i zakupiłem na aukcji internetowej. I jest to oczywiście nóż. Oczywiście, bo no bo cóż ja mogłem wylicytować. Jest to piękny nóż, który Wam za moment pokażę. Falkniven S1. Taki nóż, który sama firma Falkniven nazywa Forest Knife, czyli nóż do lasu. Teraz kilka słów odnośnie produktu. Produkt nazywa się Falkniven S1. Jak wiecie, posiadam dwa Falkniveny, albo nie wiecie. Jednym z nich jest F1. Nóż w laminacie ze stali VG10, o którym możecie zobaczyć materiał. Użytkuję go już prawie 3 lata, albo ponad 2 lata. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to bardzo uniwersalny nóż i cokolwiek o nim nie przeczytacie w internetach, wszystko jest prawdą, łącznie z tym, że tam niektórzy piszą, że się rysuje i tak dalej, i tak dalej. I to też jest prawdą. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy, no to może sobie też wziąć to jako przeciwwagę, czyli plusy i minusy. Każdy produkt ma swoje plusy i minusy. Nie ma idealnych produktów. Falkniven S1, który widzieliście na przepitce, jest to nóż, który ma 13 cm głowni, 25 cm długości całkowitej. I tutaj uwaga, dlaczego ten nóż jest wyjątkowy, dlaczego postanowiłem go wylicytować, a nie zakupić nowego. Tylko kupić nóż używany z drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej ręki. Nie wiem, z której ręki. Biorąc pod uwagę stan, w jakim go kupiłem, śmiem twierdzić, że na pewno nie z drugiej. Dlatego, że jest to nóż w stali VG10, ale litej stali VG10. Odnośnie samego produktu generalnie to tyle, bo cóż Wam więcej mogę powiedzieć. Nie powiem Wam, jak ten nóż leży w ręku. Mogę Wam powiedzieć, jak mi leży w ręku. Leży praktycznie dokładnie tak samo jak F1. Z tym tutaj akapitem, że jest cięższy, ponieważ F1 waży 150 gram, S1 waży 190, mój egzemplarz akurat 5 gram. Dlatego ciut inaczej się tym nożem operuje. Dlatego ten nóż gorzej sprawdza się niż F1, na przykład w kuchni. Raz, że inny szlif, a dwa, że właśnie
troszkę inna waga i trochę inaczej przeniesiony ten środek ciężkości. No i oczywiście zupełnie, ale to zupełnie inny kształt głowni, zupełnie inny szlif, poza tym końcowym konweksem falkniwenowskim, który jest sławny na cały świat. Falkniven jest to szwedzka firma, która istnieje od 1994 roku na rynku i jest firmą rodzinną, którą zarządza jeden człowiek od początku jej istnienia. Jako ciekawostkę powiem wam, że jest to jedyny producent, którego spotkałem, poznałem na rynku nożowym, który zleca swoje testy uniwersytetom, testy swoich kling, testy swoich ostrzy. I dzięki temu może szczycić się taką wytrzymałością i tak dalej, i tak dalej. Jest uważany za jednego z najlepszych i wiodących producentów noży ze stali nierdzewnych na świecie. Falkniven wypuścił model S1 w roku, z tego co dociekłem, 95. I ten właśnie model mojego noża jest z początku produkcji, z lat 95-97, kiedy to jeszcze Falkniven produkował noże z litej stali i produkował je w niemieckim Zollingen, w takim zagłębiu nożowym, które skądinąd jest bardzo dobre i słynie na cały świat. Później swoją produkcję Falkniven przeniósł do Japonii i produkuje tam doskonałe noże ze stali laminowanych, między innymi takich jak moja F1, czyli ze stali VG10, obleczonej stalą 440C. Taka kanapka. Ale też produkuje ze stali COS, ze stali kobaltowej, z laminatu tej stali, z laminatu 3G. Ostatnio swoje małe modele folderów, noży rozkładanych, produkuje ze stali proszkowej SGPS, a w 2021 roku wprowadził pierwszy na rynek nóż, który nazywa się R2 Scout, ze szwedzkiej stali Elmax, bardzo wysoko hartowanej, podobno do 62 HRC w skali Rockwella. Falkniven S1, który wylicytowałem, posiada pochew kydeksową. Jest to jeden z pierwszych produktów, który Falkniven pod nazwą S1 Forest Knife wypuścił na rynek cywilny. Ponieważ jak wiecie, F1 używane są przez pilotów szwedzkich i przeszły pozytywne opinie i testy przez Navy Seals US Army. Generalnie chyba tyle. Pochew Kydex oczywiście można zmienić na skórzaną, jeżeli ktoś nie lubi. Tutaj powiem wam taką ciekawostkę. Ja do tego stopnia lubię moją F1, że posiadam właśnie poza standardową skówką od odkurzacza, którą pokazałem wam, w jaki sposób przerobiłem sobie, żeby była bardziej funkcjonalna. Posiadam oryginalną pochwę właśnie skórzaną, którą Falkniven dołącza do tego modelu. Bardzo zbliżona do pochwy od Mory Garberg, zamykana na zatrzask. Świetna jest, ponieważ nikt nie widzi, że nosisz nóż, na przykład w górach, nikt się ciebie nie boi, że nosisz wielki nóż jakiś, który ci wystaje. Bardzo dyskretna, fajna pochwa. Natomiast drugą pochwę, którą posiadam, którą też bardzo lubię, jest to pochwa od noża Condor, ponieważ uważam, że Condor w tych starych nożach robił genialne, powtarzam, genialne pochwy z grubej skóry, bardzo, ale to bardzo
funkcjonalny. Tak dla jasności, to jest robota bobra, robota bobrza, to jest robota noża.
Można by było zadać pytanie, dla kogo, czy do kogo dedykowany jest nóż Falkmilan S1. Zdecydowanie ten nóż dużo gorzej radzi sobie w przygotowaniu potraw niż F1. Zdecydowanie gorzej radzi sobie w rąbaniu drewna, na przykład, jeżeli ktoś używa noża jako jedynego narzędzia. Przecież Falkmilany, zarówno model A1, który był pierwszym modelem, jak F1, który był drugim, kolejnym modelem, jak S1, który był trzecim modelem, są uważane za takie noże survivalowe, czyli noże teoretycznie, z którymi można wiele zrobić. No, też jest takie powiedzenie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tutaj w tym przypadku Falkmilana, jak i każdego chyba noża, który jest na rynku, nie tylko Falkmilana, to się nie sprawdzi, bo generalnie nożem każdym, jeżeli umiejętnie pracujemy, możemy zrobić bardzo wiele rzeczy i ten nóż może nam posłużyć jako nóż właśnie, można powiedzieć, survivalowy, w sytuacji, gdzie będziemy zmuszeni poradzić sobie, posiadając jedno jedyne narzędzie. Oczywiście temat jest na tyle głęboki, że tutaj nie jest to materiał na temat tego, czy nóż survivalowy powinien być taki, czy inny, i tak dalej. Są to noże uważane za noże survivalowe, używane są przez profesjonalistów, używane są przez wojsko, używane są, tak jak powiedziałem, przez pilotów myśliwców szwedzkich, używane są przez Navy Seals. To jest dla nich chyba najlepsza rekomendacja. Z drugiej strony dla mnie jest to niewystarczające, ponieważ żołnierz, który dostaje na wyposażeniu nóż, nie dba o niego i czy go zgubi, czy go złamie, czy cokolwiek z nim zrobi, dostanie następny, tak? Natomiast płacąc jakieś tam pieniądze za nóż, oczekuje się od, czy za cokolwiek oczekuje się od tego produktu, żeby był niezawodny, wytrzymały, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego powiedziałem i powtarzał będę, że Falkmilan zleca testy swoich noży, testy uniwersyteckie, które publikuje na swojej stronie. Zarówno na prężenia, jak i odporność na wykruszenia, jak i odporność na złamanie. Na przykład Falkmilan F1 łamie się, to jest napisane oficjalnie, przy nacisku 101 kg. Ale Falkmilan F1X, który jest bardzo ciężkim nożem i takim, powiedzmy, mocno już przebajerowanym, przejaskrawionym, ponieważ jest konstrukcji full tank z jednego kawałka i są powycinane wszystkie strefy, które mogłyby pozwolić na to, żeby ten nóż się złamał, jest podobno niezniszczalny. Nie wiem, nie sprawdzałem, ciężko jest mi powiedzieć. Wiem, że F1 łamie się przy 101 kg nacisku. Co do testów, które publikuje producent, nie mam zamiaru z tym polemizować w żaden sposób, ponieważ nie mam ani takiej wiedzy, ani pewnie takich umiejętności, żeby złamać taki nóż. No chociaż może jestem na tyle głupi, żeby stanąć na nim, albo się podciągnąć, albo jeszcze coś innego robić. Nie wiem. Nie próbowałem akurat, jeżeli chodzi o Falkmilana. Natomiast nóż zdecydowanie bardzo dobrze sieka. Nóż zdecydowanie bardzo dobrze tnie, ponieważ głownia tego noża, ja to ostatnio porównywałem tutaj jednemu z moich przyjaciół podczas rozmowy, to jest taki Buck 110 z płaskim szlifem zakończonym konweksem na końcu. To nie może ciąć źle i nie tnie źle, ale Falkmilan, jak poczytacie sobie, on określa, że jego noże tną dobrze.
On nie mówi, że jego noże są najlepsze, że jego noże tną bardzo dobrze, że jego noże tną rewelacyjnie. Mówi, że nóż tnie dobrze. I zdecydowanie tak to wygląda. Także tyle odnośnie modelu noża S1, odnośnie wyjątkowego dla mnie modelu, ponieważ modelu z początku produkcji, który myślę, że ciężko jest znaleźć na rynku polskim, na rynku wtórnym, chociaż być może gdzieś na bazarkach jakiś kolekcjoner taki nóż wam sprzeda. Ciężko jest podejść taki egzemplarz. No i trzeba się też liczyć z tym, że ktoś mógł używać go niewłaściwie przed wami. Dlatego też trzeba nastawić się na uruchomienie swojej kreatywności, umiejętności, żeby doprowadzić go do takiego stanu, żeby nóż robił to, co ma robić, czyli żeby dobrze ciął, żeby dobrze siekał, żeby dobrze kroił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że Falkniven S1 ma 5 mm grubości głowni, ale to się ładnie wszystko nam zwęża ku dołowi i tak dalej, przechodzi w ten specyficzny clip point. Nawet niektórzy mówią, że jest to kształt Bowie, taki delikatny, tego noża. Pretenduje go do tego, że ten czubek jest praktycznie od 1/3 długości ostrza. Jest to nóż, który rewelacyjnie nadaje się do właśnie rzeczy związanych z myślistwem, z ze zwierzyną, z krojeniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tak jest? Pewnie przekonacie się, jeżeli będziecie śledzili mój kanał, ponieważ ten nóż będzie ze mną na pewno, tak samo jak Falkniven F1, i będzie używany. Będzie używany w lesie, bo jest to Forest Knife. Tak jest określony przez producenta i przez użytkowników. Jest to nóż do lasu. Także będzie na pewno ze mną w lesie. To tyle w tym świątecznym czasie. Życzę wam dużo, dużo zdrowia. I nie załamujcie się, bo tak naprawdę kto przeciwko nam, jeżeli on jest z nami? Pozdrawiam, zostańcie w duchu. Zapraszam w moje piękne Beskidy.